najważniejsze święto kościelne w roku i religijne, bardzo ważne. I takie poczucie wspólnoty. To jest na pewno to miejsce, gdzie trzeba być w tym momencie. Zwykle chodzimy o tej porze po to, żeby śniadanie wielkanocne zjeść o normalnej porze, a już po mszy. Dodają nam siły i pozwalają przetrwać też trudne momenty. Możemy się pomodlić, możemy swoje troski powierzyć naszemu Panu i to też dodaje nam właśnie tej siły na dalsze życie. No i chciałbym tak życzyć w ogóle wszystkim miłości Wielkiego Czwartku, męstwa Wielkiego Piątku, nadziei Wielkiej Soboty i radości Wielkiej Niedzieli. Te święta wielkanocne, ta Pascha tego roku z końcówką 22 ma i może mieć wyjątkowy charakter, wręcz niepowtarzalny, którego jeszcze nigdy w naszym życiu nie było. Dlatego, że w wielu kościołach, w wielu domach, w wielu mieszkaniach te święta będą przeżywane dwa razy. Dziś pierwszy raz w naszej kulturze zachodniej zgodnie z kalendarzem papieża Grzegorza i za tydzień w kulturze wschodniej zgodnie z kalendarzem papieża Juliana. Ci wszyscy, którzy goszczą w swoich domach naszych braci z Ukrainy, będą dzielić się jajkiem dwa razy i dziś i za tydzień. I im serdecznie zazdrościmy i gratulujemy. Te święta w ten sposób mogą nabrać takiego niesamowitego wymiaru. Te święta w tych dwóch odcieniach, w tych dwóch kolorach mogą stać się jak ten dzisiejszy Piotr i Jan, którzy biegną do grobu.